Dzień dobry Państwu, witam Państwa w środę 18 września, w dniu, który przejdzie do historii, przede wszystkim jeżeli chodzi o banki centralne, ale podejrzewam, że również jeżeli chodzi o rynki finansowe. Przejdzie do historii, bowiem dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Amerykańskiej Rezerwy Federalnej i jak wiele na to wskazuje Fed, a w zasadzie Komitet do Spraw Otwartego Rynku dziś wieczorem podejmie decyzję o obniżce stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Będzie to pierwsza zmiana stóp od lipca 2023 roku, kiedy Fed te stopy skończył podnosić. Przypomnijmy, stopa referencyjna, ta główna stopa funduszy, przedział dla stopy funduszy federalnych jest utrzymywany między 5,25 a 5,50. No i to będzie pierwsza zmiana stóp procentowych właśnie od lipca 2023 roku, kiedy Fed zakończył cykl zaostrzania polityki monetarnej. No i będzie to też pierwsza obniżka stóp procentowych od kwietnia 2020 roku. Także to będzie taka decyzja i posiedzenie pamiętne. Można oczekiwać, że ono wywoła sporo zamieszania na rynkach, no bo głównie dlatego, że wiadomo, że Fed te stopy obetnie. Natomiast już analitycy, inwestorzy i generalnie rynki finansowe różnią się w ocenie tego, w jakiej skali będzie to obniżka. Czy będzie o 25 punktów bazowych, czy o 50 punktów bazowych. Ekonomiści bardziej skłaniają się ku tej opcji mniejszego cięcia, czyli sprowadzenia z przedziału wahań dla stopy funduszy federalnych w dół o 25 punktów bazowych do poziomu 5,0-5,25 z poziomu dotychczasowego poziomu 5,25-5,50. Natomiast rynki terminowe wyceniają większe prawdopodobieństwo jednak cięcia tego większego 50 punktów bazowych. No i to jest pierwszy punkt, taki znak zapytania. Drugim jest to, w jakim tempie w przyszłości będzie Fed stopy procentowe ciął. Tutaj przede wszystkim jest interesujący ten okres do końca tego roku. No i trzecie pytanie, do jakiego poziomu docelowego Fed stopy sprowadzi. Tutaj musimy też wiedzieć, że to nie będą stopy w okolicach zera, czyli do poziomu, z którego ruszał ostatni cykl zaostrzania polityki monetarnej, no bo na horyzoncie nie pojawia nam się recesja. Raczej scenariuszem, na pewno tutaj w tej chwili, tym głównym scenariuszem bazowym jest jednak miękkie lądowanie, więc gdzieś tam w połowie tego przedziału od zera do obecnego poziomu stóp procentowych Fed pewnie się zatrzyma. No i pytanie gdzie. Na te pytania pozwoli nam odpowiedzieć nie tylko komunikat po posiedzeniu FOMC, który zostanie opublikowany o godzinie 20, ale przede wszystkim projekcje makroekonomiczne, czyli nowe prognozy między innymi bezrobocia, PKB i inflacji, plus projekcje stóp procentowych, które też zostaną opublikowane o godzinie 20. No i przede wszystkim pół godziny później, o godzinie 20:30, rozpocznie się konferencja prasowa szefa Fed, która jeżeli tak można zakładać, która wyjaśni inwestorom wszystko, jeżeli takiego wyjaśnienia, takiej odpowiedzi na pytanie o to, co dalej ze stopami, z polityką monetarną w Stanach Zjednoczonych, nie takiego wyjaśnienia i odpowiedzi na te pytania nie udzielą te wcześniejsze komunikaty i projekcje makroekonomiczne. No i w zasadzie jest tyle niewiadomych, że jedyne, co jest pewne, to, że zawsze będzie grupa inwestorów, grupa uczestników rynku, która po posiedzeniu będzie w jakiś sposób zawiedziona, rozczarowana
lub zaskoczona, więc tutaj można zakładać, że będzie dużo działo się i dziś po godzinie 20 i prawdopodobnie ta zmienność na rynkach będzie utrzymywała się jeszcze jutro, może do końca tygodnia. To dotyczy i dolara, w równym stopniu dolara, co rynków akcji, więc tak naprawdę ciężko w tej chwili, obserwując i analizując sytuację na wykresach poszczególnych instrumentów, odgadnąć, tak wskazać taki scenariusz bazowy, no bo tutaj po godzinie 20 dużo może się zmienić. No ale spróbujmy, wyjdźmy z założenia, że wykresy i analiza techniczna oddają stan rynkowych emocji i być może szukajmy jakichś wskazówek odnośnie tego, co może się dziś wydarzyć. Jeśli chodzi o wykres euro-dolara, który ten, jak wydaje się, najbardziej wrażliwy na wydarzenia, na dzisiejsze decyzje Fed, no to mamy takie uspokojenie od 2 dni po wcześniejszym ruchu wzrostowym. To wszystko odbywa się w ramach takiego kilkutygodniowego kanału spadkowego. Część inwestorów może tutaj widzieć formację flagi, inni będą widzieli realizację zysków po wzrostach, po wakacyjnych wzrostach całkiem sporych, wzrostach przecież napędzanych przez oczekiwania odnośnie obniżek, i to takich większych obniżek stóp procentowych przez Fed. Jeżeli chodzi o formację flagi, ja mam pewne wątpliwości. One związane są z faktem, że to sierpniowe wybicie eurodolara, wybicie powyżej grudniowego szczytu, nie uruchomiło fali mocnych wzrostów i nie doprowadziło minimum do testu szczytu z lipca 2020, z lipca 2023. Zamiast tego rynek się cofnął, i to się cofnął tak dość szybko i całkiem poważnie. Cofnął się poniżej szczytu. Co prawda, wciąż pozostaje powyżej 50-dniowej średniej, która w takich ruchach trendowych dość dobrze się sprawdza. Niemniej jednak, jeżeli sobie zerkniemy na wskaźniki, na sytuację na wskaźnikach, no to tutaj takiego optymizmu dużego nie ma. Natomiast to zachowanie, takie różne spojrzenie na wykresy dzienne eurodolara powoduje, czy ono dobrze odzwierciedla ten stan rynkowych nastrojów, że w zasadzie sytuacja wygląda tak, że pierwsza strona, która zaatakuje, ma szansę ten bój wygrać. No i tak, jeżeli po dzisiejszym posiedzeniu Fed będziemy obserwowali osłabienie dolara, no a ten scenariusz chyba jest bardziej prawdopodobny niż umocnienie dolara, no to mamy wybicie z tego kanału spadkowego. Tak jak wspomniałem, wątpię, żeby to była formacja flagi, czyli taka formacja, która gdzieś tam powstaje w połowie ruchu, akurat w tym przypadku w połowie ruchu wzrostowego, i żebyśmy widzieli euro-dolara, który, no gdyby tak dobrze liczyć, gdzieś tam atakuje 1,15. Natomiast już samo wybicie górą z takiego kanaliku spadkowego i wzrosty, naruszenie, przebicie takich chwilowe poprzednich maksimów, czyli szczytu z sierpnia, wchodziłoby już w grę. I zakładam tutaj w tym momencie, że ten ruch wzrostowy, który ewentualnie mógłby się pojawiać, rozbije się o szczyt z wakacji 2023 roku. Jak Państwo mnie oglądają i wsłuchują się w to, co mówię, to jestem zwolennikiem takiej tezy. Budowanie troszeczkę w oparciu o banki centralne i obniżki stóp procentowych, które w Europie już się rozpoczęły, w Stanach Zjednoczonych dopiero się zaczną, że rynek eurodolara pozostaje w takiej długoterminowej konsolidacji, w takim trendzie
w trendzie bocznym i te szczyty z wakacji ubiegłego roku powinny zadziałać i nie powinny doprowadzić do dalszego wybicia. No, tu też można zrobić taką podbudowę, tą fundamentalną, bo o ile rynek teraz zakłada, że Fed będzie ciął stopy procentowe, no to generalnie sytuacja amerykańskiej gospodarki nie jest tak zła, nie ma ryzyka recesji, żeby te obniżki były dużo większe niż w przypadku Europejskiego Banku Centralnego, więc nie będzie brakowało tego impulsu wzrostowego. Dodatkowo kondycja amerykańskiej gospodarki jest wyraźnie lepsza niż gospodarki europejskiej, to też przemawia przeciwko scenariuszowi zakładającemu ruch, jakieś mocne wybicie i ruch do góry, najpierw pewnie powyżej 1,13, później 1,15, a docelowo pewnie gdzieś tam w okolice 1,20, bo tak to mogłoby wynikać z analizy technicznej. Skoro jesteśmy przy dolarze, to coś bliższe naszemu sercu, czyli wykres USD/PLN. No tutaj wykres był taki moment zawahania w okolicach 11 września. Był atak na opory, jednocześnie na górne ograniczenie tego kanału spadkowego, w którym wykres dzienny pary dolar złoty porusza się od połowy czerwca. Strona podażowa ładnie się wybroniła, opory się obroniły. Atak na górne ograniczenie kanału i próba wybicia górą z kanału nie powiodła się. Dodatkowo zadziałała 50-dniowa średnia. No i mamy cofnięcie. Nawet zaczęła nam się pogarszać sytuacja na wskaźnikach, więc w tym układzie wykres USD/PLN bardziej nawet niż pokazywany poprzednio wykres euro USD, no bo tutaj mamy pewną równowagę sił, więc ten wykres przemawia i każe zakładać osłabienia dolara. No w takim układzie należałoby przyjąć, że dolar przetestuje te ostatnie sierpniowe dołki, czyli przetestuje no w zasadzie taką strefę 3,80. Czyli ten taki okrągły poziom 3,8044, czyli dołek minimum z 26 sierpnia. Czy będzie niżej? No trudno odpowiedzieć. Tu jeszcze raz zwracam uwagę na to, co wydarzyło się w sierpniu, że to wybicie, przełamanie tych miesięcznych dołków i w ogóle spadek poniżej takiej ważnej bariery technicznej, ważnego wsparcia w okolicach 3,90 nie skutkował bardzo dynamicznymi spadkami. Dość szybko zrodziło się to przecież kilkutygodniowe, bo bodajże 3 tygodnie tutaj to odbicie na dolar złoty miało miejsce, więc to wszystko pokazuje, że jednak strona podażowa nie ma tej dużej mocy, tej dużej siły, żeby ściągnąć kurs pary dolar złoty jakoś wyraźnie niżej, więc wstępnie przyjmuję, że już w okolicach sierpniowych minimów lub niżej, gdyby dolar spadł, zacznie się pojawiać popyt i tam byłbym, nawet jeżeli będą techniczne sygnały, byłbym ostrożny ze sprzedawaniem pary dolar złoty. Zatem to twierdzenie, że okolice 3,80 i niżej może być wykorzystywane do zakupów, budowane jest również na obserwacji zachowania wykresu i pary euro PLN. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy od miesiąca taki bardzo wąski, taką wąską konsolidację, a od kilku miesięcy konsolidację znacznie szerszą. Tutaj niezmiennie okolice 4,25. 4,24, 4,25 stanowią bardzo silne wsparcie. Nic nie zapowiada, nie zanosi się w ogóle na to, żeby pojawiła się szansa na wybicie dołem. Fundamentalnie też tutaj nie widzę, bo takich powodów, bo owszem, z jednej strony obserwowane głównie w danych o PKB przyspieszenie wzrostu gospodarczego, a z drugiej strony relatywnie wysokie stopy procentowe, to wszystko
przemawia za umocnieniem złotego. No ale też nie możemy zapominać o tym, że zmieniają się jednak rynkowe oczekiwania odnośnie tego, kiedy Rada Polityki Pieniężnej stopy procentowe zacznie ciąć. I tutaj nawet z samej Rady płyną głosy, że być może już w marcu pojawi się większość zdolna przegłosować obniżkę stóp procentowych. Pytaniem dodatkowym jest oczywiście to, czy to rozpocznie cykl i później już w cyklach, w takich okresach miesięcznych Rada będzie schodziła i cięła stopy, czy też to będzie taki jednorazowy ruch dostosowawczy, później chwila czasu na obserwację i dopiero gdzieś w połowie roku zaczęłyby się regularne obniżki. Natomiast nie ulega wątpliwości, że te rynkowe oczekiwania, które nie tak dawno, bo kiedy prezes Glapiński powiedział, że w jego opinii do 2026 stopy się nie zmienią, to rynek też gdzieś za tym poszedł, a teraz już dość powszechnie mówi się, że to będzie połowa 2025, może nawet pierwsza połowa 2025. Sam uważam, że to będzie marzec i te obniżki stóp procentowych przez główne banki centralne pewnie taki ruch na Radzie Polityki Pieniężnej wymuszą. Więc zakładam, że strefa 4,24-4,25 spokojnie, bez problemu dalej pozostanie ważną strefą wsparcia, a bez jej przełamania i spadków pary euro PLN, jakieś mocniejsze, bardzo mocne spadki pary USD PLN też nie wchodzą w grę. Stąd to moje twierdzenie o znaczeniu okolic 3,80 i niższych jako poziomu, gdzie może zostać wykreowany, utworzony nowy rynkowy dołek. Było troszeczkę o walutach, więc teraz przejdźmy może do Wall Street, czyli tego rynku, czy rynku podstawowego. Na wykresie no widzimy, że bliskość poprzednich szczytów gdzieś tam prowadzi do tego, czy zwiększa chęć do realizacji zysków. Natomiast ten układ techniczny generalnie ciągle jest popytowy i łatwo sobie wyobrazić, że szczyty są przełamane, odpalają się stopy losy i rynek idzie znacznie wyżej. Jeżeli nastąpiłoby kolejne cofnięcie spod tych oporów i maksimów, no to zakładam, że tutaj spokojnie 50-dniowa średnia, czyli okolice 5513 punktów będą bronione i wybronią przed spadkami. Bardzo podobna sytuacja na niemieckim DAX-ie. Ten indeks wygląda wciąż bardzo, bardzo przyzwoicie. Nawet przecież początek przełom miesiąca to nowe rekordy. Co prawda chwilę później nastąpiła realizacja zysków i troszeczkę sytuacja na wskaźnikach nam się pogorszyła, no ale z tego układu nie wynika, żeby pojawiły się mocne spadki. Jeżeli już mielibyśmy rozważać scenariusz podażowy, taki negatywny, to raczej powtórka z tego okresu, czyli jakiś trend boczny i czekanie na kolejne impulsy. Nie mam wątpliwości, że te impulsy raczej będą wzrostowe niż spadkowe. Nasz rynek, nasza giełda, no niestety WIG20 wygląda dużo słabiej. Tak, zaczął słabo wyglądać dokładnie od tego momentu, kiedy od 5 września, kiedy finalnie została zamknięta ta oto sierpniowa luka Hossy, która dotychczas ładnie się broniła i która mogła sugerować kontynuację wzrostów i nawet próbę podejścia pod szczyty. Jej domknięcie wywołało sporą podaż. W tej chwili mamy realizację zysku. Plusy, jakie dostrzegam na wykresie, no to przede wszystkim fakt, że pomimo tych spadków z początku miesiąca jednak cały czas ta strefa wsparcia wokół sierpniowego minimum wygląda bardzo poważnie i prawdopodobnie zostanie dość łatwo obroniona, gdyby doszło do
do jej testu. Pytanie tylko, czy faktycznie taki test będzie miał miejsce. Jeżeli tak, no to tutaj spodziewałbym się większej aktywności kupujących, aktywności, która później mogłaby ponownie wywindować indeks WIG20 gdzieś tam w okolice 2442. Mówiąc o WIG20, pamiętajmy też, że jutro, czyli w czwartek, zostanie odcięta dywidenda od akcji PKO, nie PKO, PKN. Dodatkowo w piątek wygasają kontrakty terminowe, więc tutaj najbliższe 2 dni. No i też będziemy już po Fedzie, więc na który nasza giełda zareaguje dopiero w czwartek, więc tutaj dużo i sporo może się dziać. Wróćmy do rynku walutowego. Para dolar, jen. Dolar, jen tutaj niezmiennie powinien pozostawać w najbliższych tygodniach pod wpływem banków centralnych. Dziś oczywiście wpływ Fedu. W piątek mamy posiedzenie Banku Japonii, które owszem stóp procentowych nie zmieni, bo taki jest rynkowy konsensus. Natomiast polityka monetarna obu tych banków, czyli obniżki stóp procentowych, spodziewane, oczekiwane obniżki stóp procentowych przez Fed i spodziewane podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii, a rynek. No, może nie tak jednoznacznie, ale ponad połowa pytanych ekonomistów, ankietowanych ekonomistów przez agencję Reutera wskazuje, że jeszcze w tym roku Bank Japonii podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych, więc tutaj polityka monetarna obu tych banków działa w kierunku, powinna działać w kierunku osłabienia dolara do japońskiego jena. Chwilowo mamy próbę obrony tego oto dołka z samej końcówki grudnia 2023 roku. Czy ona będzie udana? No, technicznie wygląda to całkiem nieźle na tę chwilę. Natomiast no, nie zapominajmy, że przydałoby się potwierdzenie tej rynkowej formacji składającej się z trzech świec broniącej wsparcia. Potwierdzenie przez popytową świecę w dniu dzisiejszym. Jeżeli taka faktycznie zostałaby wyrysowana, no to można by przyjąć, że para dolar-jen w najbliższych dniach spróbuje rosnąć. Może nawet w takim bardzo optymistycznym scenariuszu w kierunku tej oto tutaj pokazywanej 50-dniowej średniej. Natomiast jeżeli to zostanie zanegowane, zanegowaniem byłby spadek no, gdzieś tam poniżej 141 jenów i czerwona świeca na wykresie dziennym. Wtedy dołki z końca grudnia, ten dołek z końca grudnia będzie mocno zagrożony i będzie rosła presja na dalsze spadki. Rynek Bitcoina ostatnio w ostatnich miesiącach bardzo taki techniczny. Już tutaj z regularnością co do miesiąca bronione jest to dolne ograniczenie kanału spadkowego, takiego szerokiego kanału spadkowego, w jakim Bitcoin porusza się od wielu miesięcy. No i tutaj ważny moment. Zamknięcie dzisiejszej sesji będzie ważnym takim momentem, bowiem ostatnio odbicia od dolnego ograniczenia tejże konsolidacji, tego kanału spadkowego, były coraz niższe i tak na dobrą sprawę, gdyby ta tendencja, ta charakterystyka ruchu miała zostać zachowana, no to ten górny cień wczorajszej świecy potwierdza, że tutaj podaż powinna zebrać się w sobie i zaatakować, ponownie sprowadzając notowania Bitcoina gdzieś tam w dół, gdzieś przynajmniej w okolice 53 tysięcy dolarów. Natomiast obserwujmy, co się stanie dzisiaj po Fedzie. Przełamanie tej czerwonej linii oporu otworzy, po pierwsze zaneguje
zaneguje ten układ dobry dla podaży, kiedy te odbicia były coraz niższe i może nawet otworzyć drogę w kierunku górnego ograniczenia wspomnianego kanału. W tej chwili górne ograniczenie znajduje się powyżej 69 tysięcy, nawet powyżej 69 100. Natomiast przyjmuję, że ruch wzrostowy nie będzie jakoś mocno dynamiczny, rozłożony w czasie, stąd też dopiero gdzieś tam w październiku taki test, ewentualny test tej bariery mógłby mieć miejsce. No ale to i tak jest dobry wynik, no bo w październiku ta bariera będzie na poziomie powiedzmy 68 600, no to też całkiem dużo miejsca na wzrosty. Rynek złota, mocny trend wzrostowy na przełomie, czy druga połowa sierpnia i początek września, konsolidacja i wybicie z niej górą zgodnie z głównym trendem. Układ techniczny tutaj zdecydowanie przemawia na korzyść długich pozycji, stąd też można przyjąć za scenariusz bazowy, że złoto będzie dalej drożało. W odwrotnym scenariuszu na okolice 2,5 tysiąca dolarów za uncję i troszeczkę niżej, no bo tę strefę oprócz tego psychologicznego poziomu można rozszerzyć aż do 50-dniowej średniej, która tworzy wsparcie na poziomie w okolicach 2468, troszeczkę poniżej dolarów za uncję, więc tę strefę można uznać za bardzo ważną i gdyby tu nastąpił spadek, cofnięcie w ten rejon, no to byłaby sytuacja jeszcze lepsza dla kupujących, no bo można by wykorzystać taką korektę do otwierania długich pozycji. Sytuacja na rynku złota po przebiciu 2,5 tysiąca dolarów za uncję, no wprost sugeruje, że rynek zmierza w kierunku kolejnego celu. No tutaj oporów już nie ma, bo przecież są to rekordowe ceny złota, więc kolejnym takim celem jest psychologiczny poziom 3000 dolarów za uncję. I jeszcze dwa wykresy. Najpierw srebro. Bardzo ciekawa sytuacja. Od 3 dni rynek srebra walczy, próbuje przebić się powyżej linii oporu łączącej szczyty z maja. No i tutaj z pierwszej połowy lipca ta konsolidacja ma miejsce po wzrostach, które doprowadziły do przebicia kilku ważnych oporów i zmieniły układ sił na wskaźnikach, więc no, niewiele brakuje do tego, żeby te wcześniejsze sygnały popytowe zostały w tej chwili potwierdzone, co otworzyłoby minimum drogę w okolice nawet powyżej 32,5 dolara za uncję, czyli tych szczytów z maja. No i rynek ropy Brent. Na tę chwilę wygląda to na korektę wzrostową wcześniejszych spadków. Tutaj rynek dotarł już do ważnych oporów. Co prawda po drodze przełamał też kilka innych oporów, ale no, można przyjąć, że ich znaczenie już nie było tak duże po tym, jak zostały one przełamane, no bo wcześniej to były wsparcie i w tej chwili tym kluczowym poziomem jest ta oto strefa wyznaczona między 74-83, a tym dołkiem z 5 sierpnia, czyli 75-72. I dopóki rynek ropy znajduje się poniżej tej strefy, wzrosty należy traktować jako korektę, odreagowanie tych silnych spadków z przełomu sierpnia i września i spodziewać się dalszych spadków. Wybicie powyżej wspomnianej strefy zmieni nam troszeczkę układ. Tu jeszcze nie będzie taki mocny sygnał kupna, który mógłby wystrzelić notowania ropy gdzieś tam mocno w górę, ale niewątpliwie wtedy będzie można twierdzić, że 10 września na rynku ropy
utworzył nam się średnioterminowy dołek. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowałem. Tutaj jeszcze raz zastrzegam, że decyzja Fed w sprawie stóp procentowych może tak mocno namieszać, że ta analiza, zresztą pokazują to wykresy, na wielu przypadkach tutaj ten układ jest taki, że ta strona, która pierwsza zaatakuje, odniesie sukces, bowiem rynek znajduje się czy to na wsparciach, czy to na ważnych oporach. Więc może się okazać, że dzisiaj po 20 ta analiza trafi do kosza, czy też będzie realizowany jeden z tych alternatywnych scenariuszy. Trzymam kciuki za dobre decyzje i właściwe decyzje na rynku. Życzę dużo spokoju i silnych nerwów dziś w okolicach godziny 20, później o 20:30, gdy szef Fed będzie uzasadniał tę dzisiejszą historyczną obniżkę stóp procentowych. Dziś już Państwu dziękuję za uwagę i do widzenia.